Zacząłeś beze mnie? Mówiłeś, że mogę reżyserować, jeżeli pożyczę kamerę. Ja nie reżyseruję. Jestem operatorem. Ty mów, co mam robić. Zrób zbliżenie. Nie wtrącaj się! Będziesz pilnował dyrektora i dasz mi znać, jak będę w pobliżu. Wtedy chłopaki będą mieli czas, żeby się przebrać. Mogę udawać ptaka. Może być lelek krzykliwy? Kukukuru! Albo papuga tęczowa. Myślałem, że te warsztaty są głupie. Myliłem się. Rany, jak fajnie być woźnym! Daj spokój, masz się w to przebrać dopiero, jak w pobliżu pojawi się dyrektor szkoły. Wiem o tym, stary. Co robiłeś przez ostatnie pół godziny? A, sprzątnąłem plamy w pracowni chemicznej i odetkałem kibel w pokoju nauczycielskim. O, i musiałem natłuścić kujona, żeby go wyjąć z szafki. Jeszcze raz dzięki! Nie ma sprawy! Wspaniale jest być woźnym. A ty wczoraj powiedziałeś, że jako rockmeni powinniśmy się wygłupiać, a nie być poważni. Powiedziałem zupełnie na odwrót. Dyrektor tu idzie! Szybko, przebierzcie się! A, dyrektor tu idzie! Słyszałem, Jared, jesteś papugą. To nie papuga, zawsze tak robię, jak panikuje. A! Słyszycie, dyrektor idzie! Na miejsca, już, już! Wyglądasz idiotycznie. Tak? A ty wyglądasz jak chmura, która wygląda jak brzydka kobieta. To twoje słowa są brzydkie. Nie, jestem pewien, że ty. Albo mi się zdawało, albo ktoś tu rozrabiał. Ale jednak wygląda na to, że wszystko gra. O! No proszę, nasza nowa pielęgniarka. Dyrektor Strickland. Ale mów do mnie, Korneliusz. Dobra, odsuń się. Hej, ona jest moja. Typowe. Kolejny nie może oprzeć się takiej piękności. A ty co za jeden? Nowy nauczyciel WF-u. Trener... trener Lansztacka. Przepraszam. Przysuń się, stoisz w strefie mopa. No. Świetnie sobie radzisz z tym mopem. A. Lepiej od dawnego woźnego Gasa. Jak ci na imię? Gaz. Gaz Udajęgowski. Co to za nazwisko? Nie dla perkusisty. Co? Mówię tylko, że nie gram na perkusji i nie jestem w kapeli. Nie kręcimy tu teledysku. Nie wiem, o czym mówisz, Gaz, ale świetnie sobie radzisz z tym mopem, więc rób, co do ciebie należy.